Gdyby jeszcze te rundy, gdyby te jeszcze skrzyki z rundy bonusowej się liczyły, to byłoby spoko. A tutaj widzę, że zrobili to samo w becie. Po prostu wciśniesz, a raczej uderzysz tą skrzynkę z wykrzyknikiem i ci się z automatu skrzynki niszczą wszystkie, no. Logiczne. Bardzo logiczne. Musiałem się rozciągnąć aż. Temple Ruins. Czyli świątynia ruin. To brzmi jak coś fajnego. Dobra, lecimy na Szczecin do przodu. Na razie powiem szczerze, że małe różnice są pomiędzy tymi wersjami finałowymi, tak jak już wspominałem, ale póki co nic nie widzę dalej. Po prostu ślepo i tyle. Więc póki nie mam jakoś szczególnie niczego do gadania o tym, o tej gierce w sumie, to pogadajmy sobie na jakieś filerowe tematy. Więc grając sobie w Crasha ostatnio Nitro Fuelda, zauważyłem pewną zależność. Otóż gdy robicie time triale, nie time triale w sensie relikty, tylko time triale z tego menu, żeby zdobyć te gwiazdki, wiecie, z żółtą i srebrną, gdzie walczycie z duchem Oxide i Entropiego, zauważyłem, że w niektórych trasach Oxide i Entropi są jacyś tacy żałośnie łatwi, bo nie wiem, chociażby na Deep Sea Driving Oxide często w przeszkody wpada, ta sama Entropi, nie wiedzieć czemu, pomimo że to są duchy. Może zrobili to dlatego przed checkpointem zginąć, naprawdę to już trzeba mieć, nie wiem, jakieś kurde wodogłowie w głowie. Dobra, jesteśmy z powrotem i myk, kontynuujemy temat. No i zauważyłem, że w ogóle te duchy Oxide'a i Entropiego są jakieś takie łatwiejsze. Nie wiem, czy to zrobili celowo dlatego, że faktycznie w oryginale te time triale były cięższe, czy kiwia o co w ogóle chodzi z tym wszystkim. Ale jest to dosyć ciekawy zabieg, nie powiem, że nie. I tutaj już w ogóle zrobili te żelazne skrzynki, tak jak, bo wiecie, w prototypie to były wszystkie drewniane skrzynki. I było to dosyć ciekawe, ciekawy zabieg to był, bo trzeba było po wszystkich skrzynkach skakać. Nie wiem, powiem szczerze, że jeżeli... O, tutaj jednej skrzynki nie ma. Ciekawe. Jeżeli chodzi o tą gierkę, to tutaj widzę taką zależność, że dużo rzeczy jest po prostu jeszcze niedokończonych. Ale cieszę się, że chociaż soundtrack jest, a nie że w prototypie jest dosłownie cisza i sam sobie co jedynie możesz nucić soundtrack. Ewentualnie będzie towarzyszyć ci cała cisza lub puścić sobie w tle. Albo zmontować, jak nagrywasz let's play'e. Ale gdy grasz tak sam, no to takie trochę, no, smutne. Bez soundtracku, bez niczego. Co to za życie? Grasz przez to się poci, jak sami zresztą widzicie. Ale ładna pogoda jest u mnie. Świeci słońce, ale przyznam szczerze, że ostatnio było u mnie tak zimno, że się trochę do tego zimna przyzwyczaiłem. No tak chłodnawo było. Ej! Pozbili się tego, Road to Nowhere. Jest Boulder Dash. Ej, co się stało z Road to Nowhere? Wywalili ten poziom? Lel. Czyli Road to Nowhere nie miało tutaj być drogi donikąd. Mamy za to Boulder Dash. Boulder Dash to chyba jest taka gra też, z tego co wiem. Tak słyszałem, że istnieje taka gra jak Boulder Dash chyba, albo jakiś ROM hack. Jakieś gierki pod nazwą Boulder Dash. Ale ta ponownie ściga nas Camlot, który chyba się nie znudził Crashem, bo chce aż rundę drugiej. Coś jak Sonic X i runda druga w świecie X-a. Jestem w ogóle ciekaw, na ile odcinków ile odcinków wyjdzie z tej sesji. Tak stawiam, że z 5, może 4, może 6. Bo zależy też po ile podzielę na części, ale myślę tak, że do 20 iluś minut to będzie tak odcinek na dzień. Znaczy odcinek na dzień, no trochę bez sensu, bo ja daję 2 odcinki dziennie, więc będzie rano przykładowo pierwszy i wieczorem drugi, nie? I to samo będzie w czwartek z Crashem 2.
I możliwe, że te serie sobie w jeden, w tym tygodniu zniszczymy. Kurde, znowu ten sam błąd, bo chciałem tak z dołu wziąć skrzynkę, no ale najwidoczniej nie wolno, więc i lecimy dalej. I to w ogóle już było ten? Ej, co tu się stało? Dlaczego te pierwsze dwa płotki są położone? Dobra, nie będę kwestionował, to jest beta. Przypomnij sobie, Michał, ty grasz w betę, nie grasz w finałową wersję. To nie jest V3, tylko to jest zupełnie coś innego, bo to jest beta gierki. Zapamiętaj to. Ale na dobrą sprawę to teraz będzie mniej Sunset Vista. O kurde. Nie wiem, czy jestem przygotowany na starcie ze Sunset Vistą. Chyba ja jestem. Tak, wciąż uważam, że Sunset Vista to jest jeden z gorszych poziomów, no ale... Ale mam nadzieję, że nie padnę na zawał, jak zobaczę Sunset Vista teraz. Bo przyznam, mam obawy teraz. Sunset Vista. To tam u góry jest ten drugi poziom z... Wellhawk, czy jakoś tak, czy Wallhawk. Nie pamiętam, jak ten poziom się nazywał już. Ten drugi poziom z guścem. Wiecie, o co mi chodzi. I lecimy do przodu, nie mam zamiaru zbierać skrzynek. No chyba, że tutaj będzie runda bonusowa Cortexa. Runda... ale chyba będzie, no powinna być, bo po coś jest ten poziom u góry. Raczej on się od tak nie będzie sam z siebie aktywował. I tylko tu miałem skrzynkę stałą, nie ma aku-aku? Czy was posrało do reszty twórcy? O nie! Dobrze, to było pay to respect, kurde. A, i zrobili teraz taki myk, że tutaj na osobnej platformie jaszczurka se chodzi. Uuuu! Dobra. Runda druga z jaszczurką. A zrobię sobie save state'a. Mogę sobie zrobić, kurde, własne checkpointy. A co? Skoro gra nie chce dawać. Ty, zdobyłem maskę. Ale fajnie. Ale tą główkę taunę to trochę chamsko schowali tutaj. Bo przykładowo jest taki Janusz, który by sobie, nie wiem, gnał ile wlezie do przodu i by nawet tego nie zauważył i byłoby bigos. Ale mówię, jestem ciekaw jak ten, jak z rundą bonusową Cortexa jest. O ile jest takowa. No niby powinna być, bo jednak poziom jest tam jakiś do odblokowania, no ale... Zobaczymy, czy ona w ogóle się jakoś wyróżnia, jeżeli uda mi się zdobyć główkę Cortexa, jakąkolwiek. Bo najpierw to co jedynie to sam mogę, wiecie, tak pogadać. I to jest chyba nasz pierwszy checkpoint, o ile dobrze pamiętam. I zwróciłem uwagę. Wiecie, tak gnam do przodu, że nawet nie zwróciłem uwagi, czy to był pierwszy, czy drugi checkpoint. I tu mamy już rundę bonusową towny. Ciekawe. Trochę za szybko, przyznam. Dobrze, że w finałowej wersji jest pod koniec poziomu ta runda bonusowa. To jest ta runda bonusowa z Generator Room. Co ona tu robi? What? Nie kumam. Ale 36% mamy. Na chwilę sobie zdejmę okulary. Na jakiś tam... Na jakąś małą chwilę. Co mi szkodzi? Aż muszę zdjąć okulary. Może bez okularów będę lepiej grał. Dobra. Ej. Nie odwalaj tej maniany. Tu! Dobra, tam mamy... W sensie tu mamy checkpoint. What? Co? Co? Dobra, może sam fakt, że kamera nie chce ze mną współpracować w tej gierce, to jest w ogóle zabawne, nie? Ale... To co to było przed chwilą? Dobra, checkpoint. Tam mamy maskę.
Dobra, maskę nie... oleję sobie na razie. Może maska będzie w późniejszej części gierki. 43%. Nice. Dobra. Do góry lecimy, dokładnie tak. Olewamy sprawę. Crash wszedł w TNT, Jezu, jak to wygląda. Oh no. Dobra, jestem u góry, mamy checkpoint. Dobra, świetnie. Dawaj mnie, jaszczura. Dzięki. Ta maska została w ogóle przesunięta na lewo bardziej. Tam skrzynki nie ma. Nie ma rundy bonusowej Cortexa chyba. Lel. Śmiesznie. Dobra, jak tutaj teraz to zrobić? A, tak trzeba zrobić. Widzę, że twórcy to nieźli kawalarze są. Z tymi ściankami. To nieźli kawalarze z nich. Oh no! Nie ma w ogóle skrzynki z Cortexem, no to chyba se jaja robicie. Lol, ale beka. To ja muszę górą iść. Dobra, jestem gdzie jestem. I dalej nie ma tej główki Cortexa. Lel. To dziwna sprawa wtedy. Ale spoko. Skoro gra nie chce dać rudy bonusowej Cortexa, to w sumie niech nie daje. Oj, to było dobre. Może nie planowali tutaj dodawać rudy bonusowej Cortexa, kto wie. Tam jest jeszcze żyćko. Natężę wzrok. I proszę bardzo. Czyli mam już pierwszą ciekawostkę. Wellhawk jest nieczynnym poziomem i nigdy nie będzie czynny. A dlaczego? Może dlatego, że nie ma tutaj kluczy w tej gierce i nie dodawali rudy bonusowej Cortexa. O. Czyli Wellhawk jest nieczynnym poziomem. Dziękuję za uwagę. Właśnie odkryłem ciekawostkę dnia. To było bez sensu. To bardzo bez sensu. No, teraz gnida oberwała. Walić go. Dobra. Aż mi palce strzeliły. Ojojojojoj. Czyżby Koala Kong? Jaws of Darkness? A co ten poziom tutaj robi? No faktycznie, ty, Sunset Vista trochę za wcześnie był. Chyba, że w tym poziomie jest, nie wiem, klucz Cortexa. Dobra, to już w tym momencie gra mnie zaskoczyła. Teraz mnie gra, powiem szczerze, że bardzo zaskoczyła, bo już nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Ta gra mi dosłownie... Ta beta mi teraz mordę zamknęła, za przeproszeniem. Co tu robi Jaws of Darkness? Wiecie, ja rozumiem, że to jest... Tak, ja wiem, ja się po raz kolejny powtarzam. Ja rozumiem, że to jest beta, ale... To jest niesamowite, co tutaj się dzieje w tej gierce. Nie wiem, czy wy też tak uważacie. Póki co, na razie poziom wygląda normalnie. Nie ma tutaj jakichś wydziwiaczy, dziwnych zmian.
No nie mamy niebieskiego drzewa, więc tam nie pójdziemy, więc nie wiem, czy tam coś ciekawego będzie na nas czekać. Wiem tylko, że jestem, zrushowałem do checkpointa, więc jestem bezpieczny. Mamy równo godzinę na nagraniu, a my już będziemy kończyć drugą wyspę. I tutaj pozwolę sobie, o właśnie, zrobić coś takiego. To było idealne synchro, muszę przyznać. Idziemy tędy. Oj, tu jest główka Korteksa teraz. To nie zła ta główka Korteksa. Czachadymi normalnie. Okej, poziom, w którym nie... Co tu było? What? A, tu była runda bonusowa Tauny, oczywiście, że tak, no. Kurde, no, ja bym miał przeoczyć rundę bonusową Tauny, no proszę was. Dobra, załóżmy z powrotem moje profesorskie okulary. Okulary profesora. Ołka, kurde. I myk, dobra, 40% gierki już mamy za sobą. Całe szczęście. Znaczy całe szczęście, ja się bardzo cieszę. Z tego powodu. Wracamy do rundy i teraz będziemy przed końcówką poziomu. Dokładnie tak. To już byłoby przykre, gdybym nie doleciał do rundy, do mety w sensie, nie do rundy. Jednej skrzynki nam zabrakło? Czyli idąc z tym tokiem myślenia, to tam co było, to tam w ogóle skrzynek nie była, bo jedna była na całą tą ścieżkę niebieskiego dżema. Okej. Koala Kong. Nadszedł czas na walkę z mięśniakiem, który ma mózg 5-latka. Zawsze to będę mówił. Ale ta sekcja tutaj z mawą, w sensie z lawą, szkoda, że nie dodali poziomu, gdzie jest lawa. W sensie, że zwiedzamy taką kopalnię, gdzie jest lawa. Znaczy wiem, że jest jeden z tych usuniętych poziomów, co faktycznie miał mieć takie coś, taki motyw. Ale szkoda, że finalnie nie ma tego. Dobra, oberwał. Śmietnik jeden. Ta muzyka też jakoś trochę inaczej brzmi. No dawaj. Teraz uważajmy sobie na wagoniki. Tak swoją drogą bardzo uwielbiam muzykę Koala Konga. Akurat muzyka Koala Konga jest bardzo w porządku w tej gierce. Ogólnie soundtrack w tej gierce jest spoko. Aha! Celował w moją stronę, a i tak... Ten. Celował w tą stronę, a i tak poleciało to w moją stronę. Trochę dziwne. I Aku Aku miał jakiś zielony nos. Nie wiem, może Aku Aku nie myje nosa. A zapomniałem, nie ma czym. Nie ma czym umyć tego nohala. I co teraz?
Jak się mam dostać na tamtą wyspę? Halo? LOL? Ty, da się tam dostać jakoś? Może jeszcze raz trzeba z nim zawalczyć? Zobaczmy, co się stanie. Dobra, teraz zrobiłem tak, żeby... że ani razu nie oberwałem. Może tu chodziło o to, żeby ani razu nie oberwać, kto wie. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale... ale właśnie, o co chodzi? I dalej, dupa. Nie wiem, mogę przyjść dalej? O co chodzi? A czekajcie, właśnie. A spróbujmy zrobić coś takiego, żebym ten... bo tutaj jak idę w prawo, to mogę iść dalej. Chyba, że na trzecią wyspę trzeba iść od tyłu. To by było bez sensu, no ale sprawdźmy to. No i wciskam prawy... lewy przycisk my... ten. Ty, nie mogę iść... co? Co tu chodzi, kurde? Aż wiecie co? Zobaczę na internecie, czy komuś się tam udało dojść. No dobra, niestety wam powiem, że na to wygląda, że moja beta kończy się właśnie na Koala Kongu. Bo niby widziałem tam u Garlanda the Greata, że jemu się jakoś udało tam skipnąć. No nie wiem, mi się nie chce tam udać, ale jedno zauważyłem. Spójrzcie na trzecią wyspę. Widzicie tam te kropki? One nie mają jakby żadnego połączenia, nie ma tutaj żadnej drogi. Co oznacza, że dostanie się tam to tylko jest praktycznie łód szczęścia. No chyba, że potrzebuje jakiegoś game sharka czy coś. Tak czy siak. Mogę powiedzieć, że serię tutaj uważam za zakończoną, lecz jeśli uda wam się pokonać Koala Konga, to powiedzcie, czy wam się chociaż udało się tam dostać. Bo ja nie mogę się tam dostać, nie wiedzieć czemu. Próbowałem wszystkiego, wciskałem wszystkie przyciski i nie chce to działać. A więc z tego miejsca już się wtedy będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się let's play z tej bety podobał. Zapiszcie, co sądzicie o becie. O w ogóle samej tej gierce i czy w sposób, nie wiem, ciekawy prowadziłem let's play, pomimo że tam mówiłem jakieś filerowe tematy albo trochę mojej reakcji było. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać wszystko, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami i tak dalej, byś po prostu otrzymał powiadomienia. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. A my widzimy się w kolejnych let's playach, nie tylko, więc... cóż, trzymajcie się, cześć i ja się odmeldowywuję. Mam nadzieję, że wam się podobało.